jeszcze nie. Cały gdzieś za 15 minut powinien przyjechać. No to może przeprowadzimy to małe. No to już nie małe. To młode. To może Lilka. No zobaczymy, jak ma termin Monika z kartą. A ta, co miała tę nogę tak niekształtną, to co? To może ją wziąć. Puść ją na podwórko, to ma kształtną nogę. Jak nam starczy czasu, to siano zbierzemy. Czyli co, kunek oglądać wiedział i śmigłoska? A nie może sama iść i sobie zabrać? No nie jest na tyle inteligentny. No to naucz. Myślałam, że ty to zrobiłaś. Wychodzi sobie z tyłu, kosi, zbiera, suszy. Potem ma kostecki. Leży sobie i no jak mi pasuje, to sobie wezmę, a jak nie, to do jutra poleży. No nie fajnie by było. Słońca jeszcze nie ma dużo. No niby tak. Zbieramy się. Ty przodem. To idę. Zobaczysz, czy pan Andrzej przyjechał. Mieszkam na Drygulcu, mam 34 lata. Mam na imię Monika, mam 32 lata. Razem z siostrą i z mamą prowadzimy sobie gospodarstwo. Pracuję na gospodarstwie rolnym, prowadzimy razem z siostrą i z mamą, a poza tym zawodowo jako główna księgowa w firmie transportowej. No, nasze gospodarstwo to przede wszystkim hodowla z krów mlecznych. Przy okazji hodujemy młodzież na potrzeby własne. No i dodatkowo gospodarstwo składa się z około 30 hektarów, które trzeba obrobić. To w skrócie obora jest na 36 dorosłych sztuk ze 3 jałówki. No także matematyka. Dodatkowo tam młodsze zwierzęta typu jałówki w różnym wieku. Dzień zaczynamy bardzo rano. Najpierwsza wstaje mama wypuszczać obornik, a my z Moniką wchodzimy do obory, która jest koło godziny 6 rano. Doimy krowy, potem zadajemy paszę, myjemy wszystko i o godzinie 7 wychodzi się z obory. To jest szybkie przebieranie się, mycie, śniadanie i do pracy. Aktualnie wywozimy obornik w pole. Albo uda mi się zjechać do domu na godzinę 12 na obrządek, albo niekoniecznie, no to wtedy sobie musi mama poradzić sama. O godzinie 16 jest, czy 17, w zależności, to są akurat ruchome godziny, jest ładowanie jedzenia dla zwierząt na następny dzień. No i później już niestety musimy być w domu, ponieważ jest z powrotem praca w oborze. Ponownie obornik, ponownie dojenie. No i tak się kończy dzień. Nasza przygoda z gospodarstwem zaczęła się już no w sumie od małego. Zawsze się pomagało rodzicom, zawsze przy zwierzątkach, a szkoła była do południa, po południu było zadawanie paszy, sprzątanie u krów, bo jeszcze wtedy nowej obory nie było, byliśmy podzieleni na dwie obory, więc wszystko ręcznie szło, zadawanie paszy, taczkami jeździłyśmy, sprzątanie wywoziło się całymi popołudniami. No i tak wyglądało nasze życie. Potem zaczęły się studia, wyemigrowałam stąd na parę lat, przyjeżdżałam na wakacje, na święta, a później przyjechałam na stałe.
No i wszystko się potoczyło tak troszeczkę inaczej, ile 6 lat temu zmarł nasz tata, a przed śmiercią wystawił oborę. Później po śmierci taty zdecydowałam, że zostaję na gospodarstwie. Razem z siostrą i mamą, że będziemy dalej prowadzić to, co kiedyś rodzice zaczęli. No i tak wyszło, że już ile? 6 lat prowadzimy sobie no wspólnie. Z większymi albo z mniejszymi sukcesami, porażkami. Jakoś dajemy radę. O, jest kawusia! Nie ma kawusi. Nie żartuj nawet. Co? Nie żartuj nawet. No to chodźcie, idziemy, zrobimy jej... Jeszcze nie zrobiłaś tej kawy? Nie, wyszłam pranie. No to wyglądało tak, że nastał jeden wielki chaos, ponieważ dokładnie to było tak, że obora była nowa, wybudowana, ale zwierzęta jeszcze były w dwóch starych budynkach. Co z tego, że była maszyna, jak nie potrafiłyśmy je obsługiwać, może tak. O ile ciągnikami potrafimy jeździć, tak, że, no ale niestety siew, czy uprawa, czy cokolwiek w polu innego zrobić, no to zawsze się tym tata zajmował, nie wiem. No i nie wiem, jakoś tak to zsuwało się, zsuwało i w końcu jakoś sobie poradziłyśmy. Nie powiem, że bez kłótni, bo to było przede wszystkim, bo każda miała inną wizję wszystkiego, ale no, trzeba było sobie jakoś poradzić. Monika ma rację, bo trochę się przyzwyczaiłyśmy, że jedna na drugą i nie oglądamy się na tą trzecią czy tam czwartą osobę. Tylko w większości obie. Tam nie... Ale też są maszyny, to nie jest tak, że sama coś musimy zrobić, bo w większości... Nie wiem, siąść do ciągnika, siąść w ładowarkę i tym się operuje. To nie jest tak, jak kiedyś, nie wiem, paczkami trzeba było jeździć, wozić jedzenie. Teraz na 20 minut zrobione jedzenie dla krów i cały dzień wolny. Praktycznie teraz może, bo jest zmiana. Co najbardziej lubię? Chyba zwierzaki. A pole, no to jest jak pole. Super jest, nie wiem, jeździć w ciągniku, orać, bo to uwielbiam. I zapach ziemi. A poza tym, no zwierzaki. Bardzo dużo zwierzaków. Małe, duże i te największe. A sprzedaż, no to już wiadomo, że już, to już jest ostateczność. No tak jak człowiek się przyzwyczaja do każdego zwierzęcia. Tak samo zwierzę do człowieka, także ono też wie, co go czeka. I tyle. Także to nie to, że się podchodzi tak na skalę masową do sprzedaży. A, wszystko mi jedno, sprzedam tą, czy tą, czy tą. Nie, sprzedaje się tylko wtedy, kiedy już naprawdę nie ma wyjścia. Pomału, niech się podniesie teraz, pomału. Zaraz mi się podniesie. Nie mam gdzie wjechać. Proszę wejść. Chodź, Daszka, chodź. Dobra.
tam stoi. Dziękuję. Do widzenia. Cześć. Wielkich marzeń już bardzo nie mam, znaczy nie mam i nie miałam. Wolę małymi kroczkami i pomału jakoś, bo to nie jest sztuką, nie wiem, postawić wszystko na jedną kartę, a już widelec się przegra. To nie o to chodzi. Marzy nam się taka konkretna wiatka i konkretna obora, taka znaczy, większa, po prostu większa. Obora dla krów by mogła zostać, tylko dla małych zwierzaków coś. Więc już, żeby nie upychać po jakichś tam kajutkach po 2-3 sztuki, tylko postawić jedną konkretną i podzielić młodzież wiekowo. Druga sprawa, no maszyny stoją pod chmurką. Przydałby im się jakiś fajny domek. Tańszym kosztem coś. I tyle. No jakbyśmy miały 30 paniek, to już nie tańszym kosztem, już nie szalej. Mhm. Oj, tak by się na domu wymieniło, ociepliłoby się go, dół byśmy zagospodarowały. Jeszcze może trochę H byśmy kupiły, są to trochę mało. A to było jakby zaraz, kiedy nie było na polu, kiedy to robiliśmy? Najpierw miałam na wsi w słupu przestawić, mam po dwa samochody. Te dwa wyciągi. Lubię zwierzaki, ale bardziej lubię maszyny. Także jeśli chodzi o pole, to nie bez przypadku ja tam jestem. I no nie wiem, no może nie potrafię wielu rzeczy, ale myślę, że gdybym musiała, chyba bym się nauczyła. Wolniej, bo wolniej, ale dałabym radę. Ale jak tak przyjeżdża parę osób i traktuje mnie jak jakiegoś ufolutka, to zaczynam się zastanawiać, czy nie mam jakiejś, nie wiem, zielonej twarzy, jakichś uszu eleganckich. Ile razy przyjeżdżają przedstawiciele handlowi i też z gospodarzem. No. My popatrzymy się na siebie, no słuchamy. No ale z kimś starszym i z panów. No nie ma takiej osoby. Ale czy jesteśmy seksowne? Nie wiem. Nie potrzeba mi tego, że tak powiem. Nie muszę mieć tej świadomości. Nie potrzebne mi to. Nie, no nie wiem, pewnie może być seksowna, a druga jakoś tak się, nie wiem, do tego nie podchodzi. Rano jak się ubierasz i idziesz do pracy, to nie myślisz o tym, żeby się ubrać zgodnie z jakąś modą, tylko żeby, nie wiem, żeby się w miarę szybko ubrać i idziesz, robisz, co masz robić i tyle. Nie chcę być parniaczami. Gwiazdo. Jutro sobota, proszę sobie tu zagrodę posprzątać. Dobra? Od rana. Dobra? Dobra? Będziemy iść, zaraz.
sukcesu, czy jestem? Myślę, że jeszcze nie. Że jeszcze nie osiągnęłam tego, co bym chciała, tak do końca. Bo na tą chwilę ładnie jest wszystko, dopóki się nic nie dzieje. Ale naprawdę utrzymać takie stado na najwyższym poziomie, to nie jest takie proste. Nie, no wydaje mi się, że możemy się przyznać do tego, że jesteśmy kobietami sukcesu. Wydaje mi się, że ogarnąć, może nie do końca potrafić to wszystko wykonywać, ale ogarnąć pracę na wsi, to też jest sukces. Potrafić to wszystko pogodzić z innymi osobami, że tak powiem. No wiadomo, każda z nas ma inny charakter. A praktycznie no musimy robić coś wspólnie. Także no, dążymy wszystkie do tego samego, a droga no czasem jest wyboista, że tak powiem. Coś tego? Może nie chce mi się jeść, co? Tobie się chce jeść? Nie wiem. No to po co jesz? Żeby jeść. Smacznego. Dziękuję. Proszę. Mogę spać? Nie. Bo? Bo jeszcze trzeba wyłączyć wentylator na oborze. To dwóch osób potrzeba, tak? Nie dwóch. Rozłączyć tutaj organy i zobaczyć w ogóle, jak to słychać. Słonko mnie tak spaliło, że ramiona mi bolą. No tak trochę. Ale kurczę, świątko sprzątnięte. Normalnie papagiony. Dobra, mogę spać? Dobra, koniec. Siano zjedzone, kolacja zjedzona, idziemy spać. I to rano wstajemy do dojenia.